to źródło wiedzy dla młodych ludzi, pomaga im na przykład w zadaniach domowych. To taka wyspa, na której jest dużo krajów, które są na przykład różnymi stronami, social media. Red Internet to jest taka sieć, która połącza komputery ze sobą. Idzie tam internet z takimi kabelkami i mają takie białe tunele, przez które idą cały czas i potem do routera. Takie coś, dzięki czemu możemy na telefonie lub na tablecie robić zdjęcia, grać w różne gry i takie rzeczy. Są zagrożenia, że na przykład piszesz do kogoś na czacie, a ta osoba może mieć złe chęci i może cię zhejtować. Albo kiedy coś wyślesz nie do osoby, której znasz, to trzeba uważać, bo ta osoba, z którą grasz, może się podawać za kogoś, kim nie jest. Ktoś może wykorzystać nasze zdjęcie, nas szantażować. Hakerzy mogą zhakować nasze calutkie konto. Mogą też ogólnie ukraść nasz PESEL. Możemy napotkać się na jakąś osobę, która podszywa się pod kogoś zupełnie innego. Osoby, które są o wiele starsze od nas i podają się za młodsze i chcą się z nami spotkać. I pytają na przykład, jak masz na imię, i one tylko czekają, aż coś powiesz, a już mogą zablokować coś. Możemy siedzieć przed tym komputerem, internetem nawet powyżej 5 godzin i to jest takim najważniejszym problemem. Oraz sexting. Polega on na wrzucaniu nagich zdjęć do internetu osób niepełnoletnich. I ludzi, którzy bardzo brzydko piszą, na przykład komentarze brzydkie. Nie wszystkie gry są dla wszystkich. No, takie, że będzie klasny film i on nie będzie dla dzieci i dzieci będą mieć koszmary. W internecie można robić zdjęcia i w internecie można oglądać różne filmiki. Pobierać różne pliki, aplikacje. Można poszukać informacji, czytać gazety. Grać, bawić się, poznawać różne nowe słowa, na przykład z rosyjskiego, belgijskiego. Ale mi się najbardziej podoba w tym, że mogę kupować przez internet, a nie iść do sklepu. I są też tam fajne, różne filmiki, też fajne dla dzieci. Ja lubię na przykład ściągać jakieś fajne meble do gry czy coś. Maluję, gram sobie i bajki oglądam. To jest taki program, napisał jakiś człowiek ten program, żeby on robił szkodę. Ukradają ci dane z komputera. Mogą patrzeć do różnych zdjęć prywatnych, plików prywatnych. Komputer się zawiesza, nie można wejść w jakieś aplikacje ważne. Wirus, jak u nas, jak w człowieku, tyle że nam nie robi krzywdy, tylko może wejść do komputera i ci go zablokować. Dlatego, że psuje się wzrok i trzeba na przykład, jak się gra 15 minut, to oderwać wzrok od komputera na 1 lub 2 minuty. Można się uzależnić, no i czasami niektórzy ludzie wymiotują. Można zapomnieć odrobić lekcje. Może mieć dziecko czerwone oczy, być zmęczonym. I się można od tego uzależnić i będzie się ciągle przy komputerze siedzieć. Dzieci chciałyby siedzieć w internecie jak najdłużej. Często rodzice na to pozwalają i przez to dzieci zaniedbują naukę i swoje obowiązki, a także tracą relacje z rodzicami. W mailach na przykład do dyrektora piszemy szanowny dyrektorze, na przykład jak do babci, kochana babciu, takie zwroty grzecznościowe, które na pewno uszczęśliwią drugą osobę. Nie można nikomu podawać ani swoich danych, haseł, e-maili, imion, nazwisk. Trzeba być czujnym i nie wierzyć we wszystko, co piszą inne osoby. Jak wyjdzie coś takiego, to żeby pójść po kogoś dorosłego albo kogoś, kto się na tym zna. Można założyć filtr rodzicielski, ściągnąć aplikacje antywirusowe.
Trzeba też założyć blokadę ekranu. No i najważniejsze to zakleić kamerkę, która jest i w tabletach, i w komputerach. Także trzeba wszystko mówić mamy albo tacie, co się stanie, i pytać się ciągle. I też mogą nam czasami zabrać telefon i sprawdzić, co my tam robimy. Jeżeli zdarzy się hejter, łatwo jest zapobiec temu. Najważniejsze nie odpowiadać nic, żeby nie budzić dodatkowych emocji. I jeszcze nigdy nie można samemu interweniować, jak się coś takiego ma. I musimy albo zawołać rodziców, usunąć konto i tego kogoś od razu zablokować. To jest taki dzień, w którym wszyscy z całego świata rozmawiają o bezpiecznym internecie. Można mówić dużo o kulturze w internecie, że nie można kompletnie przeklinać w tym dniu. Dlatego, żeby wszystkim przypomnieć, że internet jest fajny i też ma swoje wady. Obchodzimy go dlatego, żeby ostrzegać na przykład różnych ludzi przed tym, żeby nie robili złych rzeczy w internecie. Takie akcje są potrzebne dla nas wszystkich, że wszyscy powinniśmy brać w tym udział. Bo internet jest bardzo fajny.